Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Mili Państwo, kontynuujemy serię związaną em, z analizą fragmentów Pisma Świętego w przekładzie Nowego Świata, czyli w przekładzie Świadków Ichowych w edycji polskiej, czyli w tym Cudzie Natury najlepszym anonimowym przekładzie na świecie, jaki jest i w ogóle najlepszym na świecie oddającym właściwą cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, czyli Jehowie i mówiącemu całą prawdę i tylko prawdę w doktrynalnych elementach i miejscach przeznaczonych przez wszystkie inne tak zwane religie świata. No i proszę Państwa, kontynuujemy serię związaną z pamiątką, która, która się skończyła w ostatnią niedzielę. Miałem frajdę być na tej pamiątce. Po raz pierwszy byłem na spotkaniu Świadków Jehowy, proszę Państwa. Zrobię o tym odcinek, bo to trzeba zobaczyć. Jak ktoś nie, nie jest świadkiem Jehowy, to musi. Zachęcam, żeby to zobaczył, bo to naprawdę jest ciekawy widok i wśród chrześcijan budzi, budzi tłumioną wesołość. No to, 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 to naprawdę tak jest, że ten talerzyk i to, i to wino jest podawane z rąk do rąk i. i i ile wyszło, tyle przyszło, <laughs> ale to, to, to porozmawiamy później w innym filmie na ten temat. Proszę Państwa, tak, no to maszerujemy dalej. Mateusza 26, omawialiśmy ostatnio wersję 26, gdzie dodano chleb, aby przekierować myślenie na słowa Jezusa, jakoby to był tylko zwykły zwykł chleb i nic więcej. I mili Państwo, teraz tak zajmijmy się wersetem 28. Jest on bardzo ciekawy w swoim brzmieniu. Ja tu jeszcze otworzę, otworzę proszę Państwa, Erbiblię. I tu sobie tak szybciutko, o, aktualizacja jakaś jest od razu, sobie powierzemy. Szybciutko. Zobaczycie Państwa, jak to ładnie i składnie przebiega. Aktualizuj. Na autorze aplikacji bardzo szybko wprowadzają poprawki. I dbają o to, żeby to porównanie było jak najbardziej wiarygodne. I proszę mi dać moment. Ewangelia Mateusza 26. Dwadzieścia sześć dwadzieścia osiem. I już proszę Państwa, patrzymy. Najpierw sobie zerkniemy w oryginał czyli światkowski, światkowską wersję przekładu z roku 2018. 26-28 bo wino w nim oznacza moją krew przymierza, która ma być wylana za wielu, żeby mogli odostąpić przeważenia grzechów. Wszystko się zgadza, jest bo wino oznacza znowu oznaczenia, znowu medale z dostają yy, uczestnicy ostatniej wieczerzy. Yy, no, ale może nie dworujmy sobie, tylko zobaczmy, jak jest w Grece. Proszę Państwa, yy, tutaj będę prezentował. Zaczniemy może od tego co jest w innych bibliach. Więc tak Biblia gdańska to bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu za przebaczenie grzechów. A wcześniej jest potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, to bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Ekumeniczna to jest bowiem moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I te i wcześniej potem wziął kielich i po podał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy. Przekład literacki, czyli zaręba. Następnie wziął kielich i podziękował i przekazał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która się za wielu wylewa dla, dla przebaczenia grzechów. Biblia Paulistów następnie wziął kielich i odmówił modlitwę dziękczynną. Powiedział: Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem moja krew przymierza, która za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów. Biblia Warszawska, dawna Brytyjka, potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Biblia Poznańska, i wziął. I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczyną i podał im mówiąc: bicie z niego, picie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie. Grzechów, no i oczywiście tysiąc latka, piąte wydanie. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. No, przypominam zatem wersję Świadkowską 2.18. Wziął też kielich, złożył podziękowanie, po czym dał im go, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo wino w nim oznacza moją krew przymierza. Jak widać, mamy dołożone co słowa. Bo wino w nim, w tym kielichu. No więc proszę Państwa, moja pierwsza refleksja jest taka, że anonimowi tłumacze polskiej wersji przekładu mają y, y, z członków swojej organizacji za takich trochę niekumatych, bo trzeba im tłumaczyć, że to wino oznacza krew przymierza, a nie sam kielich, żeby czasem ktoś sobie nie pomyślał, że kielich oznacza krew przymierza, tylko zawartość kielicha. No więc trzeba napisać koniecznie, że to chodzi o wino. To jest pierwsza moja taka, taka, taka informacja. I oczywiście jest oznaczenie, czyli słowo oznacza. Czy te słowa oznacza? W ogóle trzeba sobie zdać z tego sprawę, proszę Państwa, bo taka dyskusja wywołała się pod moim ostatnim filmem, że słowo jest, które występuje w Grece w tym wersecie, zobaczmy: tu jest Greka jest dla Land i wziąwszy kielich i podziękowawszy dał im, mówiąc: wypijcie z niego wszyscy. 27 i 28 to bowiem jest krew moja, przymierza, za wielu, która jest wylewana na uwolnienie, wyzwolenie grzechów. Jest, to jest słowo estyn. I spotkałem się z takim tłumaczeniem, że jest i oznacza to jest jeden pies. Jeden pieron. Nie ma znaczenia, czy to są słowa zamienne. Nie, proszę Państwa. Według języka polskiego, słowo jest nie jest synonimem słowa oznacza. To są całkiem inne słowa. Często w mowie potocznej są używane zamiennie. Natomiast my mamy do czynienia z Pismem Świętym tłumaczonym z języka greckiego. Nie kierujmy takiego samego myślenia, jakie mamy w języku polskim, do języka greckiego. Słowo greckie estyn jest znaczy przede wszystkim jest i nic nie oznacza. Nie jest to słowo oznacza. Skąd to wiem, proszę Państwa? A no wiem to yy, z bardzo prostej Rzeczy, bo ja nie jestem biblistą, ale nie muszę być, bo pokażę informacje od biblistów. Przede wszystkim odwrócony indeks Stronga. Taka fajna pozycja do szybkiego szukania słów w języku greckim i nie tylko, bo też w hebrajskim. Z alfabetyczną listą polskich haseł do słowników strąga grecko-polskiego, hebrajsko-polskiego i aramejsko-polskiego. I szybciutko sobie w tym słowniku poszukajmy znaczenia słowa jest. Mamy indeks strąga. Otwieramy sobie. Tu mamy słowo jest. Proszę bardzo, to jest, proszę Państwa, strona 132, i tu jest słowo jest. I co my tu mamy? Mamy h380. Wszystkie wersje h dotyczą się hebrajskiego słownika strąga, więc to nie to. A greckie jest tylko jedno słowo. Jest, to jest tylko i wyłącznie słowo estin. To jest to słowo. To. Nie ma innego. Nie ma innego słowa na to określenie. 2076, kod strąga i tu jest kod strąga 2076. Wszystko się zgadza, to jest ten sam kod i to jest to samo słowo. I nie ma tutaj żadnego innego słowa, bo w języku yy, greki kojne, greki starożytnej, nawet w Nowym Testamencie, ani razu nie użyto określenia oznacza. Skąd wiem? A no bo zobaczymy sobie, czy jest słowo oznacza. Otwieramy sobie następną stronę w tym słowniku w tym indeksie, przepraszam. I szukamy słowa oznacza. To z kolei alfabetycznie szukaliśmy i jest to strona 271. I mamy tak. Oznaczenie hebrajski odpada oznaczony, hebrajski G3902 tu jest słowo greckie, oznaczony. Oznaczyć. I tutaj jest w słowo, słowo chybańskie. Więc teoretycznie mogłoby być słowo oznaczony, ale to jest słowo G3902, a my to mamy całkiem inne słowo. 2076. Mamy słowo Estin, więc nie ma takiego słowa użytego yy, jako oznaczyć tutaj w tym miejscu. Jest tylko jest, jako jest i koniec. Ale jeszcze otwórzmy ten słownik strąga. 2076. Proszę Państwa, ta pozycja. Yy, już pokazuję strąg. Proszę bardzo. Tutaj mamy G2076ST. Czasownik trzecia osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego w trybie oznajmującym G1510 lub kod po polskiego G1505B. Jest. I nie ma żadnego oznaczenia, że to oznacza. Nie, bo to nie jest synonim. To jest całkiem inne słowo. Jest, to nie oznacza. Czasami w języku polskim jest to tak mówione w mowie potocznej, ale my tu nie je sprzedajemy na placu ziemniaków ani kapusty, tylko tłumaczymy Pismo Święte z greckiego, starożytnego na język polski i dbamy o wiarygodność tekstu. To, że się świadkom Jehowy nie podoba i chcą pomniejszyć yy, istotę Eucharystii do jakiegoś obchodzenia yy, dziwnej imprezki z podawaniem talerzyka i kubeczka wina. To jest in, insza inszość. Prawda jest taka, że słowo jest w tym miejscu ma być przetłumaczone jako jest. No dobrze, ale tu jest, proszę Państwa, cena informacja. Lokalizacja. Z uwagi na wielką ilość 893 wystąpienia, tego słowa pominięto od podawania jego szczegółowych lokalizacji. No i nadal nie wiemy, czy w których miejscach to użyto i co oznacza. Ale wiemy, bo mamy słownik. Słownik grecko-polski Popowskiego, o, to jest już słownik z lokalizacją. Czyli w konkretnej lokalizacji bierze konkretne słowo i pokazuje, co ono oznacza w tym konkretnym miejscu. To jest wypowiedź grecysty, profesora, yy, osoby, która zna się na Grece starożytnej. Ja nie jestem grecystą, ale teraz pokażę Państwu, co mówi na ten temat grecysta. Yy, już, już sobie proszę Państwa popatrzymy. Otwieramy. To jest strona 1000, kod, skąd wiem jaki kod, no bo też mogę otworzyć, proszę Państwa, interlinię popowskiego, tegoż samego i tu mamy to brzmienie tego, tego wersetu. Mateusz 2628. To bowiem jest kod strąka 2076 i kod polskiego 1505B. To bowiem jest, krew ma moja Przymierza, prawda? Jak W jest, bowiem jest, a nie żadne oznacza. Nie ma tu żadnych oznaczeń. No i sprawdźmy tego, to ten kod po tym kodzie powolskiego, jakie jest znaczenie. Dokładnie w tym konkretnym miejscu. Więc wróćmy do tego słownika. I mamy tutaj. <coughs> przepraszam. Jest to na 167 1505B. I mamy takie dziewiąte znaczenie. Rzeczy konkretne i abstrakcyjne. Jedynka nie pasuje, dwójka jako nie pasuje, trzecia. Jako trzecia osoba gramatyczna singularis praesens, i to jest jest Widzicie Państwo? Tu jest napisane jest, a nie żadne wręczanie medalu. Nie ma tu żadnych oznaczeń. Jest jest tutaj, jest. I co my tu mamy? Proszę Państwa, już pokazuję. Są podane lokalizacje. 20 Mateusza, bo to jest Mateusza wszędzie. 26, 18, 26 i 28, czyli nasz werset, który właśnie omawiamy w tym momencie. Ma, ma być tam to esti jako jest, a nie żadne oznacza, bo tu nikt nikogo o medalami nie oznacza. To ma być jest, bo jest napisane i tak ma być. Tak to należy czytać. Ale proszę Państwa, no bo to są skatolone wstrętne katolickie słowniki. One są niewiarygodne. Ewentualnie są wiarygodne wtedy, kiedy, kiedy ma tak być. No i proszę Państwa, zobaczmy najpierw, jakie cyrki sami świadkowie odwalają w tych swoich przekładach. Przepraszam za kolokwializm, ale to tak trzeba nazwać. Najpierw mamy, proszę Państwa, ten przykład z roku 2018, tłumaczony przez polskich anonimowych tłumaczy z nieweryfikowalnym wykształceniem. Cały czas to podkreślam, bo to jest niestety prawda, nie wiemy kto to tłumaczy, czy w ogóle, czy, czy tylko jest tłumaczem angielskiego, czy w ogóle coś liznął Greki gdzieś tam na kursach, czy w ogóle sobie gdzieś tam czytał po w stodole nasianie, czy, czy ma ku temu jakieś papiery. No, ale mniejsza o to, bo tu nie chcę tylko ja oczerniać, po prostu, no, wie, wiecie Państwo, tu chodzi o nasze zbawienie i osoby, które tłumaczą Pismo Święte, warto byłoby, żeby wiedzieć, czy one mają mm, ku temu wykształcenie. Niestety, i, i świadkowie chorych w Polsce wyznają taką, taką mentalność i, takie, i taki sposób myślenia, że żeby jakaś na to zbyt duża chwała nie spłynęła na tych tłumaczy, to nie podajemy, kto to jest, a fakty są takie, że chodzi o to, żeby ukryć ewentualnie, kto to zrobił, bo jak się oddali od zboru, to trzeba we wszystkie Biblie palić albo jeszcze niszczyć, a to przecież za duże koszty są. Więc y, dlatego nie podaje się autorstwa tych tak zwanych tłumaczy. Wróćmy, bo wino w nim oznacza moją krew. Proszę Państwa, czy jest tu jakieś wino? Yy, no, jest w tekście z roku, z roku 2018, zobaczmy, czy jest wino. W, w interlinii światkowskiej. Czyli proszę Państwa, w tym. a tu jest wersja online, też już Państwu pokazuję. 28, czy jakiś wine tutaj jest? 28. This for is the blood, czy krew? Of me, moja krew. Widać tu? Czy po, muszę powiększyć? 27, 28. This for is the blood of me of the covenant. Nie ma żadnego wine, nie ma żadnego wina ani jakiegoś wi napoju z, z winogron. Nic nie ma. Czyli wino jest z czopki. Dopisane przez naszych anonimowych tłumaczy, żeby czasem jakiś katol, który będzie świadkiem juchowy, nie pomyślał sobie, że jednak ta Eucharystia to ma być. Więc musi dobrze wiedzieć, trzeba mu przypomnieć, że to, że to co w 27 wersetzie mówił Pan Jezus, to się też, to, że to się tyczy nie kielicha, tego wina. Bo by nie zrozumiał, jest tępy, żeby, żeby pamiętać, co było w wersetzie 27. No na to wychodzi, bo to trzeba pisać, że to że to chodzi o wino. I, i, I domalować rzeczy, których tu nie ma. E, nie ma, no bo nie ma, bo tu jest, proszę Państwa, zobaczmy jeszcze raz. 27 werset. I wziąwszy kielich i kubek i podziękowawszy, dał im mówiąc wypijcie z od niego wszyscy tego kielicha, od niego. E, 27, 28. To bowiem jest krew moja przymierza zawiru. Czy jest tu jakiś, jakiś, e, jakieś wino? To bowiem jest. To. Greckie słowo e, to Tak? To. To. Po prostu to. Tak samo tutaj. To. Widać? Tu jest to, tu to, tak? Słowo greckie. Nie żadne wino. To, to nie jest wino. Jak idę do sklepu, proszę to i to to nie, to, to nie proszę o dwa wina, tylko proszę, żeby ten przedmiot lub ten przedmiot mi podać. Czy to jest jasne? Więc to, to nie wino. Nie, 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 nie. To tylko tak się Wam wmawia, świadkowie Jehowy, że to jest wino, ale to nie, nie. Chodzi o wino, ale musimy być uczciwi. Piszmy to, jak jest napisane, a nie dorabiajmy ideologii do tłumaczeń. Więc tutaj jeśli chodzi o, o przekład z roku, proszę Państwa, 20, znaczy 2018, ale co ciekawe, w tym czarnym przykładzie, z roku 97 dało się napisać tak, jak powinno być w miarę. Zobaczmy, wziął tak, także kielich i złożywszy podziękowania, dał im go mówiąc pijcie z niego wy wszyscy, bo to oznacza moją krew przymierza. To oznacza. To, co z tego kielicha, to, co mają pić. Nie ma tu, że. że to To wiadomo, że to, że to jest napój z tego kielicha, prawda? Ale wcale to nie znaczy, że tu ma być dopisane wino. I tak to zrobili tłumacze w roku 1997. I tak to powinno wyglądać, pomijając to oznacza, bo tu nie mamy dali. Ale generalnie jest to tłumaczenie lepsze, bliższe temu, co jest napisane. Oczywiście, dla wiadków to jest że chłopie, co się czekasz, ale tu nie możemy dopisać, dopisywać rzeczy, których nie ma. I nie ma takiej potrzeby, bo jest, to jest i koniec. Ale żeby było ciekawie, proszę Państwa, wzorzec dla Biblii z roku 2018, czyli Biblia z 2013, także nie ma tutaj żadnego wina. 28. And taking a cup podał kielich i mówił: Pijcie z niego wszyscy. For this means my blood. To, o, to, znowu, to means, czyli oznacza, znowu na te medale. Ale for this means my blood. To oznacza moją krew. Nie ma tu żadnego wine, żadnego wina, prawda? Nie ma, nie ma we wzorcu. Czyli powiedzmy tak, anonimowi tłumacze w wersji amerykańskiej co prawda wstawili medale, ale przynajmniej nie wstawiali wina. Natomiast polscy wykazują się nadmierną gorliwością i jednak jakąś autonomią, która jest przekierowywana i celowana wprost w katolików, dla których jest to Eucharystia? I żeby ktoś nie pomyślał, że taka jest Eucharystia, no to trzeba tam jeszcze wino wpisać, gdzie się da w ten wersję. Może jeszcze w następnym byśmy wpisali, aby się dało, może w następnym, w następnym wydaniu wpiszą. Ale proszę Państwa, co ciekawe jeszcze? Otóż, proszę Państwa, mam taką Biblię świadkowską, pełne, pełnowymiarowe wydanie przekładu Nowego Świata z roku 71. Dlaczego takie istotne? Ano, dlatego, że uwaga, pojawiła się u mnie konkordancja świadkowska. Czym jest Konkordancja? Konkordancja jest takim szukaczem, mówiąc tak, takim prostym językiem, konkretnych słów w przekładzie. Czyli mamy przekład amerykański znajdziemy sobie jakieś słowo i chcemy sobie, i chcemy sobie to słowo, chcemy sobie to słowo poszukać, w jakich miejscach wystąpiło, w jakich kontekstach. To otwieramy sobie konkordancję i szukamy sobie słowa, na przykład wine, czyli wino. I patrzymy, w gdzie konkretnie, w tejże konkordancji, opracowanej przecież przez specjalistów, przez specjalistów posiadających konkretną weryfik weryfikowalną wiedzę w Stanach Zjednoczonych. I, I też ci specjaliści przetłumaczyli tak, jak należy. No to zobaczmy. Jak to wygląda w tej konkordancji? Proszę Państwa, to jest pierwsza strona, czyli tutaj widzimy, że jest to faktycznie konkordancja. Tu mamy drugą stronę i tu jest cenna informacja, że stanowi ona odwołanie do New World Translation z 1971 roku, czyli dokładnie do tej Biblii. No i co możemy zrobić? Otwieramy sobie naszą konkordancję na stronie. 1243. Powiększam ją maksymalnie. No i czego szukamy? Winka szukamy. Szukamy winka, gdzie to winko się znajduje w tym przekładzie. No i mamy wino. Tu mamy Stary Testament, Izajasza, Deuteronomią, czyli księgi, no księgi Pięcioksiąg, mamy Jozułego. To jest pierwsza strona. I następna strona, która nas szczególnie będzie interesować. Zobaczmy. Tu mamy już Nowy Testament. Mateusza Ewangelia. I co? I co tu mamy, proszę Państwa? Czy jest tu jakieś winko w konkordancji Mateusza? Powinno być 26, 28. Mamy 9, 17. Put new wine into old yy, yy, wine skins. E, tutaj dalej, dalej mamy i co tu mamy e, 27, 48 27, 34 i nie ma 26 28, czyli nie ma wina w tym wersecie nie ma czyli świadkowie konkordacja twierdzi, że w tym przekładzie 71 nie ma wina czy nie ma, zobaczmy zobaczmy, czy nie ma wina w tym przekładzie Już Państwu otwieram. Tu pokazuje, że to jest ten, ten przekład. Rewizja 71, prawda? A tu pokazuje konkretną stronę. Czy jest, czy nie ma wino? Tu mamy Mateusza. 28. For this means my blood. Znowu to oznacza, prawda? Tu jest, jak się powiększy, to widać, or is, czyli jest. No ale tu będzie też oczywiście tłumaczenie świadkowskie, że w sensie tam i tak dalej. To nie to, nie to, przepraszam. Ja bym chciał zobaczyć słownik Biblii, który tak określa te sensy, bo jakoś tak nie bowują się na żadne słowniki. No, ale to trzeba by mieć jakąś wiedzę, a tutaj ciężko znaleźć, że to ma być. Oznacza or is in the sense of signifying, importing, representing, prawda? Ale tak czy inaczej jest tu is, prawda? Jest or lub, czyli jest chociaż w przepisie, ale tak czy inaczej jest to jakieś wino. For this means my blood, czyli oznacza moją krew ale nie ma v wine, nie ma wina i zgodnie z konkurencją nie ma, bo ma nie być. Eee... Pamiętacie Państwo, jak pokazywałem w poprzednim odcinku, że podobno przekład z roku 2018 pochodzi w prostej linii z, przy... z greckiego tekstu krytycznego Weskota i Horta, podobno z UBS-a z ubs czyli United Bible Sashity, tej tekstu krytycznego i Także podobno z Nestlanda. Pomijając, że podają trzy źródła, nie wiadomo gdzie z czego, to yy, yy, podobno na tym się wzorowali. No to teraz zobaczmy, proszę Państwa, jak jest w tej interlinii świadkowskiej. Ja już pokazywałem wersję elektroniczną, że nie ma tu żadnego wina, ale ponieważ lubię papierowe, bo lepiej pokazują pewne rzeczy. No to już otwieramy. Mateusza 26, 28 This for is the blood Tak, to jest greka Hort. Tu jest, nie ma tu żadnego wina dodanego I jest, estin To jest yy, Krew A w tłumaczeniu co? For this means my blood To oznacza I znowu mamy medale Znowu oznacza Jakieś przypisy na ten temat, nie ma żadnych ale to, to musi być, wskazać się wszystko świadkom, jest wszystko cycuś, miód, malina. Ma być oznacza, to jest oznacza. A jak jest w Jaglocie, czyli w tym poprzednim świadkowskiej interlinii, którą się oni drukują, bo wykupili sobie możliwość drukowania, no i zobaczmy, czy Benjamin Wilson też to tak interpretuje, jak nasi bezimienni, świetni tłumacze biblijni. Mamy tutaj, proszę Państwa, Mateusza, 26, 26 i 28. Jeszcze sobie powiększymy. Otwieramy. This for is the blood of me. Jest tu jakiś wine, jakieś wino? Nie ma. This for is the blood of me. I tutaj w tekście Wilsona, for this is my blood of the covenant. IS jest. Nie ma żadnych oznaczeń, bo to nie jest synonim. To jest inne słowo. To jest, tu ma być jest. No i co, proszę Państwa? Można jeszcze co, co zademonstrować? Można pokazać, proszę Państwa, interlinie odwróconą ESV, którą też Państwu wielokrotnie pokazuję, posiadam w swoich zasobach. Tu mamy tekst angielski, a pod spodem tekst grecki. Mateusza 26, 28. Proszę bardzo. For this is my blood. To jest. Nie ma tu żadnego means, znaczy, bo to jest estin greckie. Greckie estin. Jest. Po prostu jest. I koniec. For this is. Y I mogę jeszcze Państwu pokazać, co y Zonderwana in te Tak wybieram, bo on nie pokazuję wszystkich, które mam to by dużo, dużo czasu zajęło, ale nie o to chodzi. Powiększymy, bo to są mniejsze literki. Proszę bardzo, Mateusza 26, 28. For this is my blood. Tu jest is, estin, jest? Esti. Jak w, jest. I znowu nie ma żadnego wina. I tu przekład NIV, this is my blood. I przekład NASB, for this is my blood. Nie chcę być inaczej, nie ma tu żadnego winka yy, takiego za 5 zł, czy jakiegoś szato yy, czy innego winka, yy, nie ma tu żadnego wina, o, yy, jest mowa o tym, że w westecie poprzednim, ale nie musimy dokładać rzeczy, które są oczywiste, chyba że tłumacze mają świadków ichowy za takich, którzy, którym trzeba wszystko tłumaczyć jak krowie na rowie, bo nie rozumieją i muszą wiedzieć, że to wino. Yy, no i co jeszcze mogę Państwu zademonstrować? I co mogę Państwu jeszcze zademonstrować? Yy, Grecko-polski to już pokazywałem. Jeszcze Holmana mogę pokazać, Interlinie z 22 roku, taką niebieską. Nie mam jej przy sobie, nie chcę się stawać i przenosić. This is my blood. Proszę bardzo, tu mamy Mateusza, 28. This for it is the blood, my of the of covenant, prawda? This is this for it is to jest i for this is my blood jest 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 znaczy to jest it is estin prawda? To to jest jest i jeszcze Tyndale. Interlina Tindela Proszę bardzo, 26, 28. For this is, Estin, the blood of me. Jest? Is. Jest. Nie ma żadnego wina. I tu też, 28. For this is my blood. To jest moja krew. Wiadomo, że, że Pan Jezus sobie nie upuścił krwi z nadgarska i nie nalał im do, 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 do kubka. Ale powiedział wyraźnie to jest moja krew, a nie to jest jakby moja krew albo to oznacza moją krew. Powiedział tak jak przedstawia to ewangelista. Zapisał to w grece koine jako jest i ma być jest, a nie inaczej. Po prostu bo oznacza to nie jest synonim, powtarzam po raz trój z kolei. No i otwórzmy sobie jeszcze UBS, na który ponoć powołują się świadkowie Jehowy, to jest wydanie piąte najnowsze. Czy tu mamy. Tu może jest coś w jakimś winie. Proszę bardzo. 28 Esti. Jest. I treść jest identyczna jak w, yy, w Nestlalandzie, którego prezentowałem tutaj. To jest jest 28. wydanie w nowej wersji. Także. Proszę Państwa, no cóż, co tu jeszcze więcej można powiedzieć? Nawet ich konkordancja nie wprowadza żadnych bajek o winie. W wersje 28 wino jest świadkom potrzebne, żeby przekierowywać myślenie z tego, że ta krew jest, że to wino jest krwią. I żeby ktoś czasem nie odwołał tego do Eucharystii, dlatego trzeba cały czas powtarzać, w każdym możliwym wersie dokładać, że to wino, że to wino, że to jest jakby, że oznacza, że zdaje się, to jest to samo, i tak dalej, tak dalej. O to głównie chodzi, żeby nikt nie pomyślał, że jest, żadne jest, to oznacza. Oczywiście, tu nikt nie mówi o żadnym kanibalizmie, bo to jest następny argument. Ten sam argument zadali Życi, którzy mówili, że może może nam dać swoje ciało. No to jest takie żydowskie myślenie, właśnie takie, takie, takie faryzejskie. I takie myślenie, właśnie prezentują ci wszyscy wielbiciele tej pamiątki, na, na której byłem w niedzielę i uśmiałem się pod nosem, w wyśmienicie. Bo ten cyrk, który tam jest robiony, to jest naprawdę. To jest naprawdę. A. Dobra, proszę Państwa, no cóż, myślę, że przedstawiłem tutaj trochę tych materiałów. Każdy, kto chce, to może sobie to porównać. Zapraszam do zadawania pytań, ewentualnie do jakiejś, jakiejś rozmowy. No i zapraszam do moich następnych filmów na ten temat. Kłaniam się pięknie Państwu i do widzenia.